Drogi Putinie, proszę Cię, żebyś w razie odwetu na Europie, na świecie zachodu, zaczął od stanowisk decyzyjnych i swoją precyzyjną broń skierował tam, gdzie są ci, którzy pociągają za sznurki. My, jako obywatele Europy, Polski, świata, nie mamy przecież w głowie takiego szamba, żeby nie rozumieć, że wojna oznacza zniszczenie, śmierć, tragedię rodzin. Tragedie gospodarcze i dewaluację całego naszego świata na długie dekady. Zdajemy sobie też sprawy wciąż w nielicznym gronie tego, że interesy Polski zostały sprzedane po roku 85 roku, od którego następuje gwałtowny rozbiór, degeneracja, demoralizacja całego polskiego społeczeństwa. W chwili obecnej ludzi nie oburza już, skrajnie nieodpowiedzialna, antyrosyjska. Antyludzka narracja uprawiana przez cały medialny i polityczny establishment. Jest to wstrząsające i nie do pomyślenia dla tej świadomej części nas, którzy zdają sobie sprawę z tego, że to bankierzy, że to elity w interesie wielkich, wielobilionowych fortun decydują o tym, by nasz kraj, czy obywateli Europy i świata, wpędzić nie tylko w wojny, ale w choroby, ubóstwo. Degenerację moralną, degenerację żywnościową, ze względu na ich chory porządek świata, który w gruncie rzeczy jest porządkiem satanistycznym. Więc prosimy, by w odwecie rosyjskim, który jest zasłużony względem ataków w postaci sankcji, dyskryminacji medialnych, oszustw przy porozumieniach pokojowych, takich jak mińskie, które są zrywane, nie traktowania poważnie słowa o Obronnym charakterze sojuszu NATO. Te wszystkie rzeczy skorumpowały elity świata zachodu, nie tylko w oczach podejrzewam Rosji, ale także nas, nas, bardziej świadomych obywateli, którzy uświadomili sobie już charakter terrorystyczny de facto sojuszu północnoatlantyckiego, jak również rozpoznaliśmy już pochodzenie i intencje tych, którzy znajdują się na szczytach tych organizacji. Polskie społeczeństwo mówi nie dla wojny. Mówimy przede wszystkim nie dla przymusowej mobilizacji. Zdajemy sobie sprawę z katastrofalnego stanu naszego przemysłu. W Polsce nie potrafimy już postawić kontrolowani przez zachodnie, tak to nazwijmy, elity, nawet fabryki samochodów, a być może nawet rowerów. Co tutaj mówić o broni balistycznej, pociskach ultrasonicznych czy broni wreszcie atomowej, którą dysponuje Rosja. Wszelkie hasła o wgniecieniu szanownego pana Włodzimierza Putina w ziemię przez marszałka Sejmu Szymona Hołowni należy postawić między kabaretami, tak jak wszystkie wystąpienia pana Włodymira Zełańskiego, który podobnie jak Hołownia jest wystrugany przez atlantyckie think tanki i trenerów. Wizerunku i zachowań tego typu politycznych marionetek. Ośmiesza to niestety powagę naszego państwa, które niestety w tej chwili, zdaniem wielu z nas, nie posiada własnej państwowości. Jego struktury zostały przekształcone w antyludzkie, antypolskie organy dyscyplinujące i tak naprawdę sprowadzające Polaków do piątej kategorii człowieka w Polsce. Niestety, Znacznie wyżej od nas stanowią ci, którzy po komunie przejęli władzę, czyli tak zwana przez bardziej świadomych Polaków, że do komuna, znacznie wyżej znajdują się mieszkańcy Polski pochodzący, posiadający dwa obywatelskie, dwa obywatelstwa, czy to izraelskie, czy amerykańskie. Znacznie wreszcie wyżej od Polaków są stawiani obywatele Ukrainy, gdzie okazuje się, że piąta kolumna została zdemaskowana również w Polskim nie rządzie, lobbystów izraelskich, czy nawet ludzi, którzy wprost mają korzenie ukraińskie czy ukraińsko-żydowskie, i po wielu latach dali się poznać jako lobbyści, którzy zdajemy sobie sprawę z tego, że znacznie zubożyli nasz, nasz kraj w interesie właśnie wojen oligarchicznych, wojen skierowanych przeciwko Rosji, ale także przeciwko paktowi, porozumieniu grupy BRICS, przeciwko. Kierunkowi rozwoju przyjętego przez przecież Rosję, Chiny, Indie, czyli porządku świata wielobiegunowego i świata, w którym hegemonia dolarów, zwłaszcza hegemonia oparta o drukowanie pustego pieniądza, może się zakończyć. Więc ja osobiście wspieram wielobiegunowy porządek świata, w którym w orkiestrze mocarstw. W dialogu, w porozumieniu jak handlowych, dyplomatycznych rozgrywa się planowanie przyszłości, a nie według tajnych grup, tajnych porozumień nazywanych symbolicznie tą grupą Bilderberga, ale dobrze wiemy, że światowe formy ekonomiczne są tylko emanacjami jeszcze bardziej utajonych struktur władzy, które niestety chcą uporządkować świat według satanistycznej myśli. Jest to sprzeczne z tą gruntowną, pierwotną polską naszą, słowiańską naturą, cywilizacją łacińską, chrześcijaństwem i zwykłym porządkiem, zwykłą naturą człowieka, który nie jest w istocie taki, jak prezentują to zdegenerowane, również niestety przejęte przez tych samych ludzi e, ośrodki propagandy, degeneracji, takich jak Hollywood. Czy cały przemysł pornograficzny, który również jest wytworzony celowo dla, dla nas, dlatego, by degenerować rodziny, by niszczyć tradyc tradycyjne wartości i doprowadzić ludzi do nowego modelu człowieka, który będzie tylko i wyłącznie potulnym niewolnikiem, sterowanym cyfrowo? My tego nie chcemy. My mówimy temu nie. My sprzeciwiamy się z ty tym planom, staramy się protestować, ale niestety. Siły wroga są przeważające. Wszystkie formacje siłowe, większość mediów, które niestety również te formacje atakują, niszczą, czy starają się zdyskredytować, a wreszcie zamordować dziennikarzy, osoby, które mogą mieć inne zdanie, które wpłynie na opinię publiczną. To w Polsce można odnaleźć te wszystkie przejawy tego, co zarzucane jest Rosji, Korei Północnej czy Chinom. To w Europie obywatele są chipowani, kontrolowani na każdym kroku, stawia się rogatki sanitarne, zagląda się ludziom na konta, na wszystkie wiadomości w komunikatorach internetowych. Ba, nawet widać było, że amerykański dziennikarz Tucker Carlson, rozmawiając w szyfrowanych komunikatorach, nie ominął tej długiej łapy NSA, tych wszystkich wywiadowników, które przecież współpracują z tymi oligarchami, z tym przemysłem technologicznym, social mediowym, który tak naprawdę jest jedną wielką aparaturą CIA do kontroli nastrojów społecznych i wreszcie dyktowaniu warunków rozdań i wyników tak zwanych demokratycznych wyborów. Sytuacja jest dla nas rozpaczliwa i znajdujemy się w sytuacji, kiedy możemy zostać ostatecznie wyeksterminowani. Takie sytuacje ostatnio miały miejsce przecież w trakcie II wojny światowej, gdzie również Polaków miało nie być. Niestety Polacy zapomnieli tę historię, zapomnieli o tym, jak zdradzały ich elity, jak rządzący pierwsi uciekali z krajów, dla których powinni przecież być pierwszymi, którzy poświęcą się, dlatego by uratować najsłabszych. Obecne elity również szykują się do wylotu, do opuszczenia kraju, zwłaszcza Duda i Tusk, pomagierzy amerykańsko-niemieccy, którzy lecą właśnie po instrukcję do Waszyngtonu. W związku z tym może pojawić się prowokacja bądź liczne prowokacje mające wciągnąć nas w konflikt, który nieuchronnie zakończy się zagładą setek tysięcy młodych żyć polskich mężczyzn i kobiet. Będzie to tragedia narodowa, kolejna zresztą zafundowana w ostatnich dekadach, po której być może naród polski już nie odbuduje się nigdy w swojej formule jeszcze z tradycyjnymi wartościami. Może to być tragedia, której obecnie możemy jeszcze zapobiec jako społeczeństwo, dając jasny sygnał tego, że nie zamierzamy brać w tym udziału. Niech elity amerykańskie, wszyscy szpiedzy, agenci, ośrodki propagandowe same stawią się w mundurach i zdarzą się z Rosją, której tak bardzo nienawidzą. Niech pan Hołownia wyzwie Władimira Putina na pojedynek. W dowolnej dyscyplinie sportu czy sztuk walki, i to rozstrzygnięcie powie nam, kto jest kim, bez konieczności poświęcania naszego życia. Niech oni pierwsi pójdą na tą wojnę, a nas niech zostawią w pokoju. Więc prosimy o jasne rozróżnianie. I też proszę, apeluję do moich słuchaczy, moich odbiorców. Zdajcie sobie sprawę z tego, w jak krytycznej i krańcowo niebezpiecznej jesteśmy w sytuacji, i przeciwdziałajmy temu. Powiedzmy jasno, nie.